Siemano, z tej strony zaczynamy kolejny odcinek z GTA 5 i dzisiaj tuningujemy to auto. Wiem, widać, że się stuningowane, bo jest stuningowane, jest to Anis Euros sportowe. Dlaczego jest już stuningowane, a tuning? No, w ogóle zajebiste fury w tym garażu, tak by było. Dlaczego? Dlatego, że po prostu będziemy dzisiaj... Chciałbym zagrać jakiś wyścig driftowy tą furą dzisiaj na odcinku, więc... Chciałem, żeby to szybko wyszło i chciałem, żeby auto było gotowe, więc żeby po prostu pokażę wam opcje tuningu, jakie są, i przejdziemy do wyścigu driftowego. Także to jest default, taki, ten sobie wziąłem, fajne reflektory, one działają jak coś normalnie, zaklejone taśmą, to jest trochę przesadzone, ale też fajne. No a zderzak tak na maksa przesadziłem, ale według mnie najlepsza opcja do tego pojazdu i mega to wygląda, także dobra. To jest default, to jest dwójka, to jest chyba światło hamowanie, mi się wydaje, nowe, jak się to zamontuje, nie wiem, dodatkowe, w sensie taki, no i ten mi się podoba, bo jest ten kolor dodatkowy. Dobra, nadwozie, wloty dachowe, no to tutaj mamy takie, no na BS oczywiście, potem mamy taki dosyć mocniej wystający, potem mamy coś takiego, w sensie w kolorze dodatkowym po prostu, tutaj karbonowy, płaszczy taki, kolorze podstawowym, kolorze dodatkowym, ten, na który mam zamontowany. Tak szczerze, mogłem w podstawowym chyba mieć lepiej. Dobra, w ogóle ocencie furę, bo zajebiście wygląda to. Na tuning plus furę wydałem jakieś co najmniej 2 miliony, jakby co? Jakby ktoś chciał sobie kupić i chciał wiedzieć, ile kasy potrzebuje. Taki wlot powietrza jeszcze, i ten chyba jest, kurde, lepszy. Dobra, nieważne. Nie zmieniam tego w każdym razie. Karbonowy, taki dosyć już przesadzony teraz, mi się nie podoba osobiście. Te w ogóle mi się nie podobają, tak jakieś za duże. Nie, w sensie podoba się, mi się podobają, ale raczej nie do takiego małego auta, moim zdaniem. No dobra. Osłony reflektorów, no to mam tutaj takie właśnie kolorowe, fajne. No są oczywiście default, są, można zasłonić, w sensie tak średnio, lubię światła mieć w tych, że czerwone, zielone, granatowe, żółte, no i te kolorowe. Silniczek, blok silnika. No to mamy, aha, to trochę zasłania nam ten. No ale jedyne co się zmienia tutaj, ten kolor jak coś. Tylko ten kolor po bokach, nic innego się nie zmienia. No więc default mamy chromowane, potem mamy kolor pierwszy, kolor drugi, czy tak jest. I potem mamy paskudne dosłownie tytanowe wydechy. Wloty. No i na końcu jeszcze karbonowe. No mamy kolor drugi jak coś, więc zostawiam. Tutaj mamy te osłony silnika, w defaulcie jest taka, można ją zdjąć. O, i właśnie to się zmienia, tutaj co jest na jasno niebieskie jak coś, to się tylko zmieniało, tylko kolor tego jak coś. Tutaj lepiej widać teraz, no można dodać sobie tam tylko taką małą, nie wiem, mały plasticzek, tutaj można coś takiego dorzucić. No i my mamy tą opcję, dobra. No i rozpórki. No to przejdźmy do defaultowej. Tutaj. Po prostu od początku w tym pojeździe jest rozpórka, więc listy nie da się w ogóle całkowicie usunąć, jakby komuś przeszkadzało. Jest chromowana, karbonowa, to jest mega fajne. W sumie w kolorze niebieskim też, kurczę, tutaj w tych kolorach zajebiście wszystko wygląda, te rozpórki w ogóle, te niebieskie. Do tego auto pasuje po prostu ten kolor, szczególnie z malowaniem, nie? Mamy tutaj rozpórkę kolor drugi, tą co mamy. Dobra, i tę szerszą, taką średnio mi się podoba, jest ta tytonowa, nie taka chromowana. No i tutaj właśnie chromowana, karbonowa, granatowa, w sensie ultra niebieski są. I kolor drugi, dobra. Rozpórki tak się prezentowała. Wydechy, taki. No i tak praktycznie podstawowy, tylko że taki bardziej po skosie przycięty. Trochę cieńsze tytonowe, takie krótsze, no i to jest default. Dobra, błotniki, czyli takie dodatkowe rzeczy na furkę. Na furki, nadkola po prostu, nie? To powinno się w sumie nazywać nadkola, a nie błotniki, ale dobra, niech będzie Rockstarowi. Mi się tutaj żadne nie podoba, więc nie wziąłem jakoś... Chociaż mógłbym wziąć tak szczerze, nie? Ale chyba zostawię. I w sensie tak mógłbym wziąć, bo to nie wygląda brzydko, nie? Strasznie. W sumie, no mówię, z tej kolorystyce i tak wyglądająca fura, to tak zrobiona w takim stylu, to wszystko to pasuje z tych treningów sobie teraz. No ale generalnie najlepiej mi się chyba podoba, więc zostawię. Maski. No jest tak, brak zapinek, to są tylko zapinki, dobra, i tutaj w kolorach czarny, niebieski, czerwony, złoty. Maska, generalnie tutaj mamy taką, nie będę leciał od pierwszej, bo jest dosyć sporo, więc nie chcę się skrolować. Dobra, i mamy tutaj z widokiem na silnik jakiś tam, więc to jest spoko.
No, kolor drugi, karbonowa lub mamy ogromną szybę na ten silnik. No jest to dosyć spoko. Ale wtedy znika taka strzałeczka z malowania, co mi się wtedy nie podoba. Lubię tą strzałeczkę, bo to jest jedyne miejsce, gdzie taka strzałeczka jest w tym całym malowaniu. I chcę tą strzałkę mieć. No jakoś nie wiem. Jakby ta strzałka była trochę dalej, albo ta szyba była krótsza, nie? Tak szczerze, no jakby ta szyba była tak dotąd, żeby ta strzałka się zmieściła, to było amazing, jakby było równo z tym. Ja bym był zadowolony, naprawdę. No. Albo po prostu, żeby była dodatkowa jeszcze szyba większa, nie? Żeby była opcja z większą szybą. Ale w każdym razie stoją sobie tamten raczej, chociaż to też wygląda fajnie. No i trochę ucina tutaj listę sponsorów, no. Dobra. No i w kolorze dodatkowym mamy też. No i dobra, jest ta strzałka całkowicie. Dobra. A nie, czekaj, tych podstawowych masek w sumie to nie pokazałem. Ale to jest taka, co nic nie ma. Tutaj jeszcze jakieś wloty dodatkowe. Coraz więcej tych wlotów. Dobra, chcę tu trochę przyspieszyć z tym, bo po prostu po co na tym siedzieć, skoro już mam auto zrobione, więc nie myślę nad tym, co robię. Dobra, deska rozdzielcza. No mam w defaulcie generalnie, bo mi się to nie podoba jakoś specjalnie. W ogóle. A, zmienia się tutaj, to jeszcze takie te. No i tu się dodają takie rzeczy. Nie podoba mi się tekstura tego, więc tak średnio. A więc default zostaje. Drzwi. No dałem sobie takie. Bo chciałem jakieś takie bardziej sportowe. Chociaż tutaj nawet jest ten. Kolor wykończenia widzę na tych drzwiach. Tego akurat nie wiedziałem. Tutaj mamy, no, aluminiowe, tak? Dobra. I tutaj jeszcze jest takie same, tylko ze wcięciem. No i te zacięcie mi się podoba. Siedzenia default generalnie. Bo, no zobaczcie, takie spoko są całkiem, nie? Takie trochę nawet. Takie. No gamingowe nawet można powiedzieć, nie? Może jakieś takie zwykłe, standardowe. Dobra, no tutaj takie same, tylko niższe i brzydsze, no bez tego paska i gorsza jakość w ogóle tego jakaś. Więc nie polecam. W wersji malowanej tam z tyłu była, a teraz jest w wersji. Tam tył się po prostu zmienia i tyle. No i takie są fotele, te standardowe, które wrzucają do każdego sportowego auta. Rockstar to nawet to przenika przez ten. Jebiście. No. Kierownica. No kierownice to tam. Nie wiem, mogę przeskrolować sobie wiele, nie ma do gadania, po prostu różne. Tam mi się najbardziej podobała i tyle. Klatka. Dobra, tu sobie otworzymy może na ten. No to z tyłu klatka różni się tym, jest taka. Albo bez owatowania, albo taka. Tym się różni tył, a z przodu się różni tym, że. No jest albo z takim czymś, albo z takim czymś. No tylko, że niestety nie można mieć z tym. No i to musi być ta rama. No. A ta musi być z tym. No i tu mi się z przodu to raczej mniej podoba niż to. Wolę takie. Mogę sobie dać jeszcze jeden kolor dodatkowy. Więc dałem sobie taki. No tutaj trochę lepiej ta tylnia rama wygląda chyba taka. Ale ona tutaj patrzę, że przenika przez fotel generalnie. Więc jakoś to wkurza nie polecam. No ale generalnie niestety jakby, no jakby ta rama nie była zgliczowana. No jakbym wziął niższy fotel to by było ok, nie? To by myślę, że byłoby fajnie. No dlatego ta rama lepsza. No, ale nie da się wziąć i tak tamtej ramy. Z tym otulinem, więc no, tak to wygląda z tymi ramami. Światła. No to tutaj nie mam żadnych wybranych, jak widać, bo mam światła. Trzeba pojechać na arenę wojny albo na. Mogę tutaj. Nie odpadł tu mapy. No wiecie, na ten klub samochodowy LS, nie? To podziemie. I tam sobie zmieniłem na elektryczne niebieskie światła. Bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o neonowe, to full neony, a styl mój ekipowy. Ale jakby ktoś nie miał takiego ekipowego kolorku. No i ten kolor dodatkowy w sumie ten tutaj gdzie są progi i to wszystko to też jest kolor ekipy mój. Więc jeżeli ktoś by nie miał takiego kolorku, to ewentualnie miętowa zieleń. Dobrze, wpasowuje się też to auto. Co jeszcze? Oznaczenia. No to mamy to niebieskie. Według mnie the best. No jest takie, które mam zablokowane dalej już mam w ogóle zablokowane, no. To jest w sumie najdroższe jakie. Ale bym się wkurzył, jakbym to też miał zablokowane tej. Tak sobie teraz pomyślałem, tu 82 lewe trzymać. Dobra, takie żółtawe, to jest spoko. Skorpionik spoko. No, czarny pas, biały pas. Oczywiście tutaj brak było, no. Zakrzywione pasy tylko na drzwiach tutaj z dwóch stron. Tutaj jest jeszcze pas plus takie, plus jeszcze kolor żółto-niebieski. Tutaj mam jakieś europejskie żółte pasy. Czy europejskie? Euros. Chyba co tak wytłumaczyli dziwnie, nie wiem. W kolorze zielonym jeszcze. Jackal, generalnie spoko Jackal, można było mieć. Uwielbiam generalnie malowanie Jackala. W każdym aucie jaki jest, to bym chciał je mieć. Ale niestety ma takie pecha, że
Zazwyczaj jak oznaczenia biorę dosyć na późnym etapie tuningu i okazuje się, że auto inne mi zupełnie inaczej stylowo podpasowało i ten Jackal mi już nie pasuje i dlatego tak rzadko mam malowanie Jackala w swoich autach, a tak bardzo je lubię. No i a tutaj akurat nie wezmę Jackala, chociaż pasuje nawet niebieski i ten wilki w ogóle to wszystko wow, ale ktoś zmaścił z tyłem i po prostu zobaczcie co to jest za kolor, to niczego nie pasuje. Także no to tyle jeśli chodzi o to malowanie, nie polecam, nie wiem. Już mogłoby być bez tego tyłu, albo kolor jakiś z tych wzięty, nie? Takie, a nie wiem co to jest. Jakiś zeschniętego trawnika kolor, no, beskitu. Dobra, wiecie, taki niepodlewany trawnik po prostu. Kronos, są tutaj Sens Andreas. Fajne malowanie. Jeżeli ktoś nie chce niebieskiego auta, czyli wziąć tamtego malowania, które ja mam. No tutaj też nawet spoko to wygląda, ale tamto niebieskie według mnie jest lepsze. O to. No to tam, jeżeli ktoś nie chce niebieskiego auta, no to nie wiem, to malowanie chyba najlepiej pasuje do innego koloru niż niebieski. No takie najmniej, albo czarny pas jakiś, nie, albo to, ale to on zablokował. No, to by pasowało z czerwonym na przykład. Albo w sumie to ze wszystkimi kolorami pasowało, no dobra, ale no to raczej z niebieskim, nie, niebieskie pasy. Ślad szybkości, dlatego co strzałeczka, nie wiem. Dobra, oznaczenie. No generalnie, moim zdaniem, nie da się lepiej tej furii stuningować, naprawdę. No. Co się da się trochę, można oczywiście tam pozmieniać trochę silnik, tam wiadomo, coś innego, ale według mnie kolorystyka plus malowanie, no to jest po prostu najlepiej dobrane, nie? I ta fura zajebiście wygląda, no. A lusterka, można kolor dodatkowy walnąć? Myślę, no to jest zwykły, to jest kolor dodatkowy i to jest karbonowy. I tak szczerze. No to jest zwykłe, a może bym sobie dał kolor dodatkowy? No chyba sobie dam. Dobra, czyli jednak sobie dam kolor dodatkowy. Tablica mamy tutaj wersję Sprank z moim tam logo, nie wiem, z moim wybranym napisem po prostu, z moim nickiem. Jeżeli chodzi o lakierowanie, to tak. Podstawowy kolor mamy w metaliczny, ultra niebieski, to jest podstawowy. I to jest praktycznie full auto. A dodatkowy mamy klasyk? Nie. Czy tak? O, nie, ekipa. No tak, kolor ekipy. Po prostu kolor ekipy. Taki sobie wziąłem, dosyć taki niebieski, jaskrawy. No prawie jak te koła, nie? Tylko jeszcze bardziej, jak widzicie, jaskrawy. Bo uwielbiam takie. To są moje generalnie moja ulubiona kolorystyka, takie zielono-niebieskie odcienie, nie? Uwielbiam po prostu te przełamania tych kolorów i w ogóle łączyć to i. A, po prostu uwielbiam, no i tyle. Kolor wykończenia to mamy benzynową zieleń, czyli fotel i ta pianka. Gdzieś w sumie jest wszystko, co jest piankowe w tym aucie. Jest po prostu w tym kolorze. Kolor akcentu. Mamy ultra błękit, zegary to niewiele tam widać na tych zegarach, bo są coś małe. Emblemat ekipy nie daje, bo mi kolorystyka nie zgadza się. Dachy. No jest kolor drugi, one się niewiele różnią, bo no, zwykły jest taki trochę z wgłębieniem dla wlotu. O, to jest mega jaskrawy, aż po świata się robi, nie? Taki jaskrawy kolor. No się to przez to światło, co jest tutaj, ta lampa. W tym warsztacie akurat tak mocno wali. Karbonowa wersja, no i teraz tutaj mamy dach sweep, który jest całkowicie wypłaszczony, płaski, tutaj nie ma żadnego odstającego niczego, w trzech kolorach znowu. No i tu mamy z jakimiś takimi, nie wiem jak to nazwać, norowki to nie, to właśnie odwrotna rzecz. No wiecie, takie szyny, nie wiem, no dobra. Grzbiety, o, dach z grzbietami, nazwa tego, dobra. No i to oczywiście w trzech kolorach, znaczy dwa kolory i karbon. Tutaj takie węższe wgłębienie, trochę jak klepsydra, bo tu widzicie, że to się rozszerza do tyłu. No i znowu trzy w kolorach, Rockstar tak lubi i to tyle, jeżeli chodzi o dachy. Progi. Takie mam progi. Generalnie tu można by wydać w sumie jakiekolwiek progi. Od defaultu sobie przejedziemy. Te mamy. W sumie czemu nie wziąłem tych? Tylko wziąłem te. Zmieniam. Mi się bardziej progi GT. W sensie, bo są tańsze, a niewiele się różnią. I nie mają tej tekstury karbonowej. Ale w sumie co z tego, że są tańsze, jak już miałem je kupione, to. Po co zmienię? Nie wiem, ale dobra, w każdym razie wolę te i tak. Jakbym kupował je za pierwszym razem, to najpierw bym kupił te właśnie. Dobra, w każdym razie są takie karbonowe, te większe trochę, jeszcze takie wystające, jeszcze szersze, no i karbon. Dobra, progi, spoilery zderzaka. Od pierwszego zaczął. Z fabrycznym tutaj nic nie ma, bo zderzak generalnie już wybieraliśmy, a teraz są jeszcze takie, wiecie, dokładki, nie? No tutaj są kaczki, to jest coś takiego, najlepsze moim zdaniem. Wybór, bo jest tutaj to po prostu i tak fajnie się zgrywa z autem, a nie jak zobaczycie następne, no to jest po prostu weź ten karbon. No i tutaj mi się akurat ta tekstura karbonu tego to ja nie pasuje. No to jest już wystaje poza auto za mocno moim zdaniem, tak jakoś.
Tutaj w ogóle to już jakby coś miało zbierać, nie wiem, tak to wygląda. Tutaj już w ogóle puknie, o tym mówię, że... Dobra, w każdym razie no, nie oceniam, jak ktoś wybiera. Jak ktoś lubi, to niech lubi. Mnie to tam, wiecie, nie interesuje. W sensie dobre. Mnie to tam nie przeszkadza. O, bardziej nie przeszkadza, kto to tam lubi, nie? Tak zauważyłem, że jak się ma tuning by się stuningowany to pod drift, to widzę, że on nie zmienia przyczepności w ogóle. Te spoilery, a normalnie to daje. Dobra, ale zobaczmy spoilery. Bez spoilera oczywiście, tak, ze spoilerem. To jest też są fajne spoilery. W ogóle tutaj. Do pewnego spoileru większość jest fajnych. Ten jest fajny. Ten też. W sumie każdy jest fajny, zmieniam zdanie. No, a mam ten. Jakiś tak najbardziej. To nie jest za duży, moim zdaniem już. Za szeroki w sensie. No. Pochylam taki. Za duży po prostu. Jego gabaryty. O, ten jest za szeroki. No i tyle. Pasy przyśroczne nie daje, bo widać za mało przez pierwszą szybę. Nie podoba mi się to jakoś niezbyt. Dobra, zawieszenie. No takie sobie dałem. Oczywiście każdy ma, może sobie dać jak najbardziej jak chce. No ale nie wiem, moim zdaniem to jest najlepszy wybór zawieszenia, bo ja to się daje tak zawieszenie, że jeszcze tutaj te koła mają sens życia z tym, wiecie, nadkolem, nie? Że wiecie, no nadkole nie zabija tej opony dosłownie, nie? Wiecie o co chodzi, że jak sobie wjadę na jakieś po jakichś wybojach, to nagle to koło nie wniesie w blachę, nie, czy coś. Więc to jest taki idealny, najniżej jak się do driftu, ale wiecie. Ale jeszcze z jakimś zdrowym rozsądkiem, o może tak. No i oczywiście koła się wyginają, nie, od tego jak mocno dacie. Koła, no rodzaj kół to mam z tych, tak, stor, wspomnienie. Kolor kół jaskrawy, niebieski, projekt opon Fukaru, ulepszenia, idę z opon niebieski zwykły, szyby ma lekko przedemione, no i to było tyle, jeżeli chodzi o tuning tego pojazdu. Teraz akcja trochę taka, że ja nie mam pojęcia, o której zacząłem nagrywać. No, także dobra, to jest mój drift car, weźmiemy sobie teraz tak, tryb serii wyścigów driftowych i zagramy sobie wyścig driftowy. A i generalnie, żeby... dobra, pokażę wam na minimapę szybko. Tu, o tutaj, trzeba się... Tutaj w to miejsce jedziecie, to jest to podziemie i tam tuningujecie sobie na ten elektryczny niebieski światła moje. Tak sobie dałem. One tak na niebiesko właśnie świecą elektrycznie, a nie tak jak zwykle ksenon czy coś. No jest. Niektórzy mogą powiedzieć, że między ksenonami to nie ma żadnej różnicy, ale moim zdaniem jest dosyć spora różnica. No i jeżeli chodzi o ten tuning lift, to się jedzie właśnie też tam. Tak, gdzie te światła, na światło można jeszcze w Arenie Wojny generalnie zmienić. No ale jedzie się też tam właśnie, nie do Areny Wojny, tylko do tego podziemia właśnie, tego klubu samochodowego LS. I tam się za 200 tysięcy kupuje tuning driftowy. I tak to wygląda i będziemy sobie driftować zaraz. Bezkontaktowe 3 okrążenia. No dobra, po tym definitywnie zakończymy odcinek. Może on być trochę przedłużony, mam nadzieję, że nie. Nie to, moje auto. No tak w ogóle szybko porównanie z defaultem, nie? Taki szybki tune, wiecie, to spoko wygląda w sumie. Jakby coś takiego robić. Muszę się nad tym zastanowić, czy nie robić takiego kontentu. Dobra, nie ten, dobra. Co to, może być w sumie. Kontynuuj. Nawet nie wiem, co ta emotka robi. Dobra, 1000 na siebie, gotowy do gry. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnego przeszkadzacza. Chociaż jest bezkontaktowy. Więc w sumie nie powinno być żadnego przeszkadzacza. 103 wygrane, 207 przegrane, więc... Niecałe 50% wygranych, no niecałe mocno, nie? Tam brakuje 8 winów mi, żeby mieć, wiecie, co drugi wygrany, teoretycznie wyścig. No, lecimy z wyścigiem, jak odcinek się przedłuży, to nie jest tak źle. Generalnie właśnie, ja nagrywałem już normalnie ten tuning, wiecie, od zera tego auta, nie? Że tam kupowałem każdą część na odcinku, tak jak normalnie robimy tuningi. W ogóle tego wyścigu jeszcze nie jechałem, jakby co, nie? Takie info, więc jak będę lamił, to przepraszam, ale nie jechałem tego wyścigu jeszcze. To ja się spóźnię ze startem, ale dobra, wejść to. Jak będę lany, to sorry, to był piachu drifting. Tak średnio. Dobra. No i chodzi o to generalnie, to czy jesteście pierwsi, to tak niewiele zmienia. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu tam się nabija mi mnożnik punktów. A ciekawy w ogóle wyścig, że tam jest tak duży. Zielone strefy przyspieszają wbijanie tych punktów, tam co była ta zielona strefa. Ale są tam czasami to z ryzykiem. Nie gadać, że to jest coś takiego. A dobra, już myślałem, że będziemy w kółko. Nie gadać, że my tu w kółko jeździmy, to... Nie, to zajebisty wyścig, nie? Serio, po plaży jeżdżę nie w kółko? Gdzie,
to jest jakieś palenie gumy, cokolwiek, nie wiecie, nie? 2 na 10 Rockstar. Oj, to są słupki, które. Oj. I właśnie zrąbane. Nie no, po tym się strasznie drifty podjechał. Uważaj, bo mówię, że. Masakra. Czemu akurat taki dał wyścig? No, wygrywa ten, co ma najwięcej punktów, a nie liczy się pozycja. Pozycja daje wam tylko to, że jak będziecie im wyżej, im szybciej dojdziecie do mety, tym dostajecie więcej punktów do tych też doliczanych, do to, że wiecie. No jak szybciej przejdziecie, to też musi być jakaś nagroda, nie? Co tam dostajecie, jakąś taką marną nagrodę, tam kilka tysięcy punktów. Ale generalnie to liczy się drift. I dostajecie tam, no i punkty są po prostu doliczone. Na samym dole jest ile jest łącznie punktów, mam kwitych już. A oprócz tych, co się nabijają cały czas. To jakaś tu będzie. Będzie to jakiś beton? Aha, no tak średnio. Ten niebieski ten spadochron się tak za bardzo nie użyje w tym odcinku, widzę. No i generalnie. Ten driftik, no jak się nazywa. Na górze się nabija mój aktualny drift i on będzie pomnożony przez ten mnożnik razy 5. No jak się uderza, to się. No, niestety, no jak nie, za długo nie driftujecie, to wam się niestety zeruje. I to, dlaczego niestety? Bo trzeba od nowa wbijać mnożnik. A jak się punkty by. O, a jak się blisko tego przejedzie na drifcie, to dostaje się tysiak dodatkowo, właśnie. Obok tych niebieskich słupów. No i nie złapało mi. I niestety patrzę, teraz straciłem. Niby dostałem punkty, zasejwowałem je. Wiecie, no. Nie uderzyłem w nic, więc mnie nie usunęło ich, tylko po prostu zakończyłem drift, nie? Bo driftowałem długo. I to właśnie źle, bo miałem to mnożnik tylko 2,5 i dostałem tylko 2,5 razy ten drift. Punkty driftu wtedy się pomnożyły tylko razy 2,5. Więc to mniej niż 5, bo maksymalnie można 5, więc najlepiej jest driftować tak, żeby jak już, wiecie, najlepiej w ogóle nie kończyć driftu. Najlepiej, wiecie, nie kończyć driftu, cały czas lecieć ten drift, to nie jest oczywiście proste. Ale da się, szczególnie po tym pijaku, to jest strasznie wolny, bo dużo wolniej się driftuje niż normalne. Szczerze, jakieś wyścigi. Nie podoba mi się ten wyścig w ogóle. Nie polecam tego driftu, tego wyścigu. Ja się dwa krążenia. No i znowu. No, nie, jak będziemy pierwsi, to albo po prostu ta mapa jest trudna, się okaże, bo wątpię, że będziemy pierwsi, tak szczerze. Z takim wynikiem idzie po prostu tragicznie. Po prostu oddajemy punkty na mnożniku nigdy chyba, ani razu, razy 5. Ale mimo wszystko mamy najwięcej punktów. Ciekawe. A, teraz już nie, bo ktoś skończył właśnie, widziałem. No i on cały drift robił tak długo, aż dostał 132 tysiące punktów, nie? On nie przerwał ani razu. Chyba taki grać. No, bo na przykład ten siódmy gracz w tabeli, on ma 0 punktów. Ale to dlatego, że on jeszcze nie skończył. O, będę miał mnożnik razy 5. No i teraz, w tym momencie, jakbym zrąbał, to by się nic nie stało, jakbym zatrzymał, w sensie nie wiem, no jak uderzy, to się totalnie potracę wszystko. Ale jak... O, zaraz się chyba... Nie. Jakbym przestał driftować i wiecie, i zakończyłoby mi drift, to nic takiego, bo dostanę w sobie maksimum pointów, więc to nie jest źle wtedy, nie? Bo lepiej się nie dało i tak. Teoretycznie mogę sobie tak zasejwować punkty, ale wolę lecieć po prostu drift i nie zatrzymywać się, wiecie. Niestety mnie... Trochę nam brakuje do tych najlepszych. Nie wiecie, i te 11 koła jakie mam, to jest będzie razy 5. A jak mnożnika nie wbijałem wcześniej. O, i dostałem 60 koła, nie? Razy 5 to tam punkty. Bo to jest w ogóle zielona strefa, ja ją chyba wcześniej omijałem. To jest kiko. Ja ten pierwszy raz. No i zobaczcie, co szybciej zapierdzielają po punkty, nie? Mnożnik 2,5, ale coś czuję, że zaraz znowu stracę. No właśnie, nie tędy nim. A, dostałem 10,5 tysiąca, bo za długo nie driftiłem, tam leciałem bez boksowania bardzo chciać, nie? Bez obracania łapów, no wiecie, bez driftu po prostu, nie? Bez ślizgania. Po prostu jechałem. No i przez to dostałem po prostu... W sensie znowu ukończenie driftu, nie? W tym trybie to, żeby go wygrać i osiągnąć jak najlepsze wyniki... O, właśnie mi się nawet pojawia się całkiem pierwszy. Ale oni zaraz skończą drift i będą mieli dużo więcej punktów, mówią, nie? Ten goal zero, ja się go boję, nie? Jak on nie awczy, a widzę po minimapie, że każdy jeździ, to on tam nabije chyba milion punktów, nie? Znaczy jeszcze nie widziałem osoby z milionem, to jest raczej... O, właśnie skończył. 300 tysięcy, kurde, nie wiem. Pokaż. Patrzcie to. No nikt z tym nie ma szans. Nie ma. O tym mówię, nie? Po prostu cały czas na mnożniku 5-0 nabijał te punkty i na końcu mu się wszystko pomnożyło razy 5. I po prostu nieskończony drift po prostu cały mecz. No i mi się, nie wiem, na tym śniegu się chodzi. No bo to jest, na piachu to trochę jak na śniegu się w tej grze idzie. No bo to jest naprawdę trudno, nie? Auto się inaczej zachowuje. Ciężko utrzymać się cały czas w drifcie, powiem tak, nie?
bo już tak dużo driftuję tych driftowych siłów od dwóch dni sobie napierdziałam, nie? Cały czas. Po prostu po kilka godzin dosłownie, że po prostu, no chciałoby się powiedzieć, że jestem mistrzem, ale nie jestem mistrzem, akurat daleko mi brakuje, po prostu idzie mi na pewno dużo lepiej niż teraz. Akurat dużo punktów biję, tam 225 tysięcy, to jest naprawdę dużo, jest jeszcze to, co mi się tam dobija. To jest naprawdę dużo punktów, ale to jest dlatego, bo jest dużo okrążeń na trybie, bo są trzy okrążenia, lecimy już trzecie właśnie. I dlatego jest tych dużych punktów. Ale czasami miałem takie dobre rekordy, że mi się udało tam, nie wiem, 200 koła wbić na jednym okrążeniu, nie wiecie. Ale ja widziałem ludzi nieraz na wyścigach, co wbijali po 300 tysięcy, nie? Rekordzisty, co widziałem, to chyba 390 koła niecałe. Także masakra. Nie pamiętam na ilu okrążeniach, ale no... Wiecie, to jest... Niby tak dobrze mi idzie i w ogóle, że wiecie... cały czas mnożnik razy 5, drift od początku wyścigu do końca, to te 0 punktów, aż na koniec mi dopiero podliczy, nie? Niby tak dobrze mi idzie, ale i tak zazwyczaj mnie... Nie byłem jeszcze chyba ani razy pierwszy w tym trybie, nie? Masakry się tryb. Dobra, zaliczę punkty, bo bym uderzył. Ile dostałem? 273. No było na razy 5 mnożników przed całą metą, więc nie straciliśmy tak, aż tak dużo. Lepiej było te punkty sobie zasejwować dosłownie. Chyba będę pierwszy, więc zostanę punkty za pierwsze miejsce dodatkowe. Będzie tam premia, zobaczycie na koniec. No teraz oni muszą podojeżdżać, oni też masakrycznie ile się punktów pobijają. To będzie tragedia, nie? My będziemy pewnie ostatni, a byliśmy tam cały czas pierwsi, drudzy niby, nie? Ale oni wiadomo. I oni teraz mają timer, tak? Jeszcze nie, dobra, jeszcze jedna osoba musi ukończyć. A ten tutaj słaby będzie miał, więc widzę, że ma rozbity samochód, więc tu uderzał. Akurat się mapa to jest według mnie najtrudniejsza mapa ze wszystkich, tak myślę, że ten piach. To się może nie najtrudniejsza, ale no gorzej się drifci niż normalnie, powiem szczerze. Gorzej idzie. Zresztą nie ma, nie, ma rozbite okno. To naki, to samo co nasze, tylko że w defaulcie. A, i co jest fajne w tych wyścigach? Oj, no ma ziemia mało punktów. Niby tam w prawym dolnym rogu to mam cię dwa razy łącznie teraz punkty, nie? To te łącznie na dole z tego co odkryłem to są moje. To jest mój wynik, a ten wyżej jest jego. Więc on ma 136 tysięcy, ja 263. Więc on będzie nisko pode mną, tam na pewno mnie już nie dogoni. Raczej. Nie, na pewno mnie nie dogoni w tym wyścigu, już nie da rady. Nie wiadomo na co to kończy. No wiecie, mnożnik półtora, jak on oddaje punkty temu te... Ty obecnie 2000 punktów, to mu, on teraz razy 2 to mu da 4000, nie? A jakby miał razy 5, to bym mu dało... ile on to miał? 10 koła, ja bym mu dało, bo miał 2. Nie wiem, ile on miał. Nie no, jak miał 2, no jak miał 2 koła, to razy 5 mnożniku bym mu dało 10, nie? Więc no, lepiej. A wyobraźcie sobie, że macie... Ja nieraz miałem taką sytuację, po których mi się prawie normalnie... Nie wiem, no... Nie, raz miałem tylko taką sytuację, że nie chciałem się kończyć wyścigu, ale i tak go kończyłem mimo wszystko, bo ja się tak nie lubię, kurde. O, to jest w ogóle ciekawy tunik tego auta. No i jeżdżenie w ogóle takie, co się nabijanie punktów, to nie ma sensu moim zdaniem. To nie daje wcale. Jest coś takiego, że jak się drifty do tyłu, to mu wyłącza mnożnik, więc on by musiał tutaj spędzić naprawdę nie wiadomo ile czasu, żeby nabić jakieś punkty, nie? Więc to nie ma sensu. I kończę czwarty, mimo tego, że dosyć dobrze mi szło. Z 293 tysiące. 7 minut wyścigu. I nie było czegoś takiego jak premia za miejsce, czy było? Dobra, może nie widziałem. Ileś tam punktów było. No i zobaczmy wyniki graczy najlepsze. Tutaj widzę, że jest jakieś kurde ekipa, jest jakaś GTA, która chyba robi ten... Patrzcie wyniki. W ogóle on, to jest ten Go Zero. To właśnie ten, co się kręcił. 462 tysiące, nie? 160 tysięcy, no ale z drugiej strony na przykład Zeno nie miał szansy... Ludzie pode mną, na przykład. Zobaczcie, jaka jest różnica. 100 tysięcy prawie punktów, nie? 90 koła, dobra. Niecałe 10 koła, nie? Także naprawdę jest różnica. Dobra, może... Co to jest? No, moja ulubiona trasa to jest ta. To jest moja ulubiona trasa. No. Ale dobra. Myślę, że odpaliłbym ją, gdyby nie to, że czas antenowy po prostu jest już tak wygięty na maksa, że to jest niesamowite. W ogóle właśnie, ja mówiłem o tym czasie antenowym, bo nagrywałem już to, ten tuning, no ale tak... Wyszło 32 minuty samego tuningu, bez w ogóle wyścigu, więc wiecie, trochę za dużo to potrwało, więc no, więc stwierdziłem, że nagram jeszcze raz. Nie wiem ile teraz wyszło, pewnie coś na pewno ponad 100, nie wiem, ale dobra, mam nadzieję, że się podoba, trzymajcie się, do następnego, zróbcie wszystkim, luwa.